Każdego roku koniec karnawału w szkole podstawowej imienia Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie upływa pod znakiem wyjątkowej imprezy teatralnej Rozniszewskie Ostatki, która w tym roku odbyła się 25 lutego. Serdecznie witam na 13 Rozniszewskich Ostatkach Teatralnych. Po raz 13, na pewno niepechowy, spotykamy się w tej sali teatralnej. To kulturalne wydarzenie stanowi piękne podsumowanie działań teatralnych realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Magnuszew. Od 13 lat spotykamy się na prezentacji takich sztuk, które przygotowywane są w szkołach podstawowych na terenie gminy Magnuszew. Inicjatywa zrodziła się dość spontanicznie, ponieważ wiemy, że przygotowanie spektaklu to jest bardzo duża praca. A tak naprawdę spektakl zaprezentowany w ciągu jednego wieczora, jednego spotkania. Chcąc pokazać innym również, żeby aktorzy mieli możliwość ponownego zagrania na scenie, pomyśleliśmy o takim spotkaniu artystycznym. Formuła się sprawdziła, wszystkie szkoły biorą udział co roku. Wspaniałe spotkanie, możliwość wymiany doświadczeń, przede wszystkim wspólnego spotkania dzieci, ale również nauczycieli. Dzieci są niezwykle chętne. Oczekiwanie na casting każdego roku jesienią jest bardzo duże. Oczekiwania, że ja dostanę rolę, też bardzo duże ze strony uczniów. Także dzieci są bardzo chętne do tego, żeby bawić się w teatr. Aktorskie popisy dzieci tradycyjnie podziwiał również Marek Drapała, wójt gminy Magnuszew. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jestem na kolejnych już przeglądzie tutaj wszystkich takich fajnych teatralnych przedstawień. Każda sztuka jest taka sympatyczna i wszyscy aktorzy świetnie grają. Także życzę Wam bardzo miłych wrażeń. W tym roku jako pierwsi przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili gospodarze działający w Rozniszewskiej Szkole Teatrzyk Figielek w spektaklu Kto się boi pani Eś. Następnie swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali kolejno uczniowie ze szkoły podstawowej w Mniszewie w sztuce Smok ze Smoczej Jamy, z zespołu szkół i placówek oświatowych w Magnuszewie w przedstawieniu Królewna Gburka i Książę Kulturka, ze szkoły podstawowej w Przydworzycach w spektaklu Pchła Szachrajka oraz ze szkoły podstawowej w Chmielewie w sztuce Jaś i Małgosia. W trakcie przerw pomiędzy kolejnymi spektaklami tradycyjnie można było zwiedzić okolicznościową wystawę przygotowaną w galerii na piętrze. Na zakończenie 13 edycji Rozniszewskich Ostatków młodzi aktorzy otrzymali okolicznościowe statuetki i dyplomy. Zaproszeni zostali także do wspólnej fotografii.